Witamy Dubowicza, Mako z tej strony. Dzisiaj będzie wieczorny unboxing. A przy okazji mały głód mówi wam witam. I Polska gola, Polska gola. Dobra, ale wracając do unboxingu, będziemy sobie robić unboxing mojej nowej myszki Razer Abyssus. Cóż by tu o niej powiedzieć. Mogę wam pokazać pudełko najpierw. Jest boczek, tył. Według Razera ma ona super... Mechanical polling rate switch. I możemy próbkowanie sobie zmienić, możemy sobie zmienić DPI. Wiecie co, po prostu wam pokażę ją potem. Nie chcę mi się czytać, czemu ta myszka jest zajebista, bo jak zwykle, wiecie, Razer na pudełku nam mówi, czemu jesteśmy zajebiści, że kupiliśmy ich produkt. Teoretycznie mamy dostać dwie runy do League of Legends z tą myszką, która najmniej interesująca mnie część tego, obejrzymy środek. To jest historia, co to oznacza Abyssus i tak dalej, nie chcę mi się tego czytać, wam pewnie też to nie interesuje was. Polska gola, dobra, koniec wygłupiania się, otwórzmy ten bajer. O kurde, rozerwałem pudełko. Teraz powinienem się powiesić, bo rozwałem pudełko Razera. Nie, szczerze mówiąc, wisi mi to pudełko straszliwie. Najważniejsza jest z niej myszka. To jest myszka, jak widzicie. Z tyłu mamy... z tyłu mamy instrukcję. O instrukcji zajrzymy zaraz. Najpierw zobaczmy myszkę. Samą sobie. Bardzo fajnie zapakowana. Bardzo lekka myszka. Dosyć nisko profilowana. Kółeczko świetnie chodzi. Będzie jej na pewno recenzja po dłuższym czasie użytkowania. Kabel mięciutki. Ja uznaję cienkie kable za dobre. W swojej X7 mam cienki kabel przez 7 lat i nigdy nie miałem z nim ani... nie miałem z nim najmniejszego problemu. Wydawało mi się, że to ma być pozłacana końcówka. To jest srebrne. Ciekawe. No cóż, nie ma pozłacanej końcówki. To jest sama myszka. Aha, jeszcze co do myszki. Tutaj mamy pod nią derwetą. Mamy sensor. Mamy próbkowanie na 125 Hz i 1000 Hz. Przełącznik. Oraz mamy DPI. 450, 1800 i 3500. Właśnie, to jest myszka z 3500 DPI. Jeżeli ktoś naprawdę chce tyle używać, to proszę bardzo. To jest myszka. Zobaczmy, co jest w tym pierwszym pięknym pakunku z logiem Razera. Pewnie, jak zwykle, Razer mówi nam, że jesteśmy fajni. Ładnie to zapakowane jest, to trzeba przyznać. Aha, już widzę. Tu jest... tu jest kod do League of Legends z drugiej strony na te dwie ekskluzywne runy Razera. Nie wiem, może to rozdamy na channelu. Napiszcie, czy byście to chcieli, czy nie. Mi się to nie przyda. Chyba. Może już będzie to chciał. No to jest już koniec opakowania. Tu mamy certyfikat autentyczności, że kupiliśmy oryginalny graną myszkę Razera. Czujcie się fajni. Tu mamy Quick Start Guide, czyli jak jesteś idiotą i nie wiesz, że myszkę wkłada się w USB, to ją tam włóż. A najpierw nie kupuj myszki, jeżeli tego nie wiesz. To jest... aha, to jest instrukcja obsługi. I mamy tutaj obsługę software do myszki, czyli wszystkie sterowniki i tak dalej. Oczywiście myszka będzie działać bez sterowników, jeżeli ją podłączymy, ale po zainstalowaniu sterowników będziemy mogli parę fajnych ustawień. Na pewno pokażę to przy okazji recenzji samej myszki. Dobra, miło, że coś takiego dodają. Naklejki Razera jak zwykle. Back to basics. Karta mówiąca o myszce. Możecie to w ramkę włożyć jak chcecie. Bardzo, trzeba być chyba dziwną osobą, żeby to zrobić. Aha, i katalog. Mały katalog firmy. Mam Razer Mambat, The Fader, Licious Salma. Myślałem, że tej myszki już nie, myślałem, że ona już nie jest w produkcji. Okazuje się, że jest. Naga, killer do MMO-sów tak zwany, no i tu różne porównanie ich.
Orchi. To jest totalnie beznadziejna myszka. Jeżeli ktokolwiek by to chciał kupić, to chce tylko powiększenie penisa. Uwierzcie mi, ta myszka jest niewygodna jak cholera jasna. Nie wiem, trzeba mieć dziecięce ręce, żeby tego używać. No i podkładki. Moray Plus. Słuchajcie, mam te słuchawki. I jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ich recenzję, mam już około rok, więc mogę zrobić ich recenzję. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie recenzję tych słuchawek, czy nie. I tutaj mamy. Dobra, no mamy tutaj resztę, jakiś katalog rzeczy. Wszystko jest do zobaczenia na stronie, muszę wam tego pokazywać. Dobra, czyli tak jak mówiłem, no za około 180 zł mamy sobie myszkę Razera. To jest logo Razera jeszcze, którym tutaj nie powiedziałem, który się świeci po podłączeniu. No oczywiście wszystko przy okazji pokażę recenzji. Dobra, to Makos, do usłyszenia.